Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak w kolejnym naszym programie, w kolejnym naszym wywiadzie. Dzisiaj ciąg dalszy sprawy, która kilka dni temu stała się głośna, medialna, poruszyła chyba całą Polskę, no za sprawą tego, że większość mediów mainstreamowych nagle się na 24 godziny wyłączyła w proteście przeciwko podatkowi medialnemu. I moim Państwa gościem w tym temacie i generalnie nie tylko o podatku od reklam, ale również jeśli chodzi o kondycję mediów w naszym nieszczęśliwym kraju, moim Państwa gościem Arkadiusz Miksa, sekretarz generalny klubu imienia Romana Dmowskiego. Witam serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, a także wspierania naszej stacji, dane w opisie. No i właśnie, zaczniemy może od naszego podwórka, bo wyszedł ten projekt podatku od reklam, chociaż tutaj ja bym postawił taki w ogóle duży znak zapytania nad tym projektem, bo to w zasadzie mam wrażenie, że to póki co jest bardziej to wrzutka medialna niż jakiś realny projekt, który ma szansę na wdrożenie w ścieżce legislacyjnej. Natomiast oczywiście tradycyjnie opozycja się wypowiedziała totalna przeciw, wypowiedziały się wielkie media prywatne i mieliśmy chwilę zawieszenia na, jeśli chodzi o stanowisko no, partii, która aspiruje i obwieszcza, że jest polityczną reprezentacją obozu narodowego, czyli ruchu narodowego i szerzej Konfederacji. Najpierw były takie głosy, że no o fajnie, w końcu jeden dzień przestali kłamać, ale potem pojawiło się stanowisko, zapewne nie bez wpływu koalicjantów Ruchu Narodowego, czyli partii Korwin, że absolutnie jesteśmy przeciwni nowym podatkom i że to jest oczywiście, prawda, straszny fiskalizm i jesteśmy przeciw tam. I tak było to stanowisko łagodniejsze niż partii Korwin, gdzie pojawiło się takie kategoryczne zdanie, że partia Korwin w całości popiera protest mediów. No i tu oczywiście mamy na szali jakby dwie sprawy. No z jednej strony to, że zagraniczne firmy, mówiąc szeroko, unikają w Polsce opodatkowania i każde rozwiązanie, które to sytuację ukróci, byłoby dobre. No natomiast z drugiej strony pytanie, czy jak to często bywa przy rozwiązaniach obecnego rządu, rykoszetem nie ucierpią i po prostu przedsiębiorstwa polskie, które jako mniejsze nie mają takiego zaplecza, żeby te podatki jakoś obchodzić. Można odnieść wrażenie, że tak jak mówisz, że przede wszystkim pytanie o to właściwie na ile ta ustawa jest, zamierza być realnie wprowadzona, bo już widać, że też, że wewnątrz samego PiS-u, prawda, i Zjednoczonej Prawicy może być z tym problem dla uzyskania większości dla niej. Wydaje mi się, że to też jakby nagłe pojawienie się tego tematu jest związane też z faktem tych postulatów na tej słynnej, nieszczęsnej konferencji Platformy Obywatelskiej, wśród których pojawiła się właśnie informacja o likwidacji TVP Info. I wydaje mi się, że oczywiście, choć sama ustawa była przygotowana już znacznie wcześniej, to ten temat został przyspieszony jakby w kontrze, tak jakby no, PiS chciał powiedzieć, aha, wy chcecie nam TVP Info, że tak powiem, zniszczyć, no to my was tutaj postraszymy i pokażemy TVN-owi, prawda, i innym stacjom i innym mediom nieprzyjaznym polityce PiSu, że my na was też mamy formę kagańca i też jesteśmy w stanie was, że tak powiem, potraktować dość brutalnie, więc to jest jeden wątek. No drugi, no to wątek właśnie, no tego wewnątrz Konfederacji też dziwne, że no, Ruch Narodowy jako ugrupowanie narodowe jakby nie dostrzega problemu, że no mimo tego, że oczywiście trudno tu podejrzewać PiS tylko i wyłącznie o głęboki patriotyzm w tej ustawie, że rozgrywa właśnie swoją własną kolejną batalię polityczną, no ale w założenia tego, żeby opodatkować wielkie koncerny medialne międzynarodowe, zresztą no, Polska jest właściwie takim jednym z takich chyba niewielu państw w ogóle w Europie, gdzie odsetek, bym powiedział, przejęcia i kontroli mediów w Polsce przez zagraniczne podmioty jest aż tak duży i przecież wiemy doskonale, widzimy, no obserwujemy to
przez całe właściwie trzy dekady trzeciej RP, jak systematycznie, że tak powiem, inne państwa wyzyskiwały i wykorzystywały te właśnie możliwości posiadania kontroli nad mediami w Polsce do realizacji właśnie swoich celów, często no wprost prowadzenia wrogich kampanii wymierzonych w Polskę, uderzających w dobre imię Polski, uderzających w polską gospodarkę, uderzających w polskie, bym powiedział, tradycje historyczne, w polskie podejście do kultury, do roli, do tradycji, do roli Kościoła katolickiego w państwie itd., itd. To było skrzętnie wykorzystywane, a my mogliśmy tylko zacisnąć zęby i tego wszystkiego słuchać, no bo media właśnie są w obcych rękach w zdecydowanej większości. Więc jakby tu dziwne, że ruch narodowy tego nie dostrzega, ale mówię, to wynika też z tego problemu, że jakby patrząc na ruch narodowy jako część Konfederacji, mówię, odnieść można wrażenie, że właściwie no, coraz częściej i właściwie większość zdecydowana partii politycznych idzie w kierunku, bym powiedział, traktowania polityki jako no, tego marketingu politycznego, tak? To przyszło to do nas rodem ze Stanów Zjednoczonych. No i nie patrzy się na to, co właściwie jest dobre, w rzeczywistości dobre dla narodu, dla państwa, tylko się rozgrywa wszystko pod słupki i poparcie wyborcze. No i na tej zasadzie właśnie również tak to w Konfederacji funkcjonuje, że prowadzi się taką inną politykę po to tylko, żeby zyskać po prostu tutaj, bym powiedział, poklask, poparcie. No być może, nie wiem, czy Konfederacja liczy na to, że w kolejnych wyborach dzięki temu, że się opowie, to po tej stronie mocy to zyska jakąś przychylność w mediach. No dziwić to może, zwłaszcza w kontekście tego, że no wiadomo, że i Ruch Narodowy, i Konfederacja no w takich mediach jak TVN, jak Newsweek, jak Gazeta Wyborcza, jak Wprost, no raczej na przychylność liczyć nie mogły, wręcz odwrotnie, na wielokrotnie informacje, co by nie powiedzieć, jakbyśmy nawet nie spojrzeli na funkcjonowanie Konfederacji Ruchu Narodowego, no to wiemy doskonale o tym, że wielokrotnie informacje, opinia społeczna była manipulowana co do tego, w jaki sposób funkcjonują te podmioty, jakie są ich rzeczywiste cele i tak dalej, więc to może z pewnością dziwić. Ja widziałem wypowiedź posła Winnickiego dla Polsatu, który mówił, że właściwie no taką, że ten projekt jest właściwie bublem, że on się składa z dwóch elementów. Ten pierwszy to ja i owszem, może jest i słuszny, bo zakłada właśnie nałożenie tych wysokich opłat na te koncerny. Natomiast w drugiej części to generalnie jest tak, że jest totalny chaos i bałagan i że on się obawia, że właściwie to, że ten projekt został napisany właśnie pod dyktando właśnie wielkich koncernów, właśnie, że przez ten bałagan wewnętrzny i to tylko one na tym zyskają, bo będzie totalny bałagan i rozgardiasz, nikt nie będzie w stanie tego wyegzekwować. Dodatkowo ja bym jeszcze też spojrzał na to przez pryzmat tych podmiotów gdzieś obok pojawiających się wokół Konfederacji, jak chociażby Robert Gwiazdowski, no raczej osoba związana z poglądami liberalnymi, która też oczywiście stanęła w obronie tych wielkich koncernów. Czy tym samym głosem, który mówił Winnicki w tej drugiej części, mówił Business Center Club, który właśnie stwierdził, że właściwie to dostaną po głowie te małe właśnie, bym powiedział, lokalne inicjatywy prasowe, medialne, portale internetowe, a nie wielkie, bo że względem tych Business Center Club stwierdził, że względem tych dużych podmiotów będzie problem z wyegzekwowaniem w ogóle tych należności. Więc ja pytam jako obywatel tego państwa o to, czy w takim razie państwo polskie nie ma mechanizmu, który by powodował i był w stanie przymusić te wielkie koncerny do płacenia, a jeśli nie, to czy nie można wyciągnąć wobec nich konsekwencji i na przykład uniemożliwić im przez jakiś czas działalność na rynku polskim, dopóki nie zaczną płacić? No tyle, że zauważmy, że chociażby stacja TVN należy do kapitału amerykańskiego i już mieliśmy interwencję, przecież ambasador amerykański, już teraz byłej na szczęście, Georgety Mosbacher, która interweniowała właśnie w obronie represjowanego przez straszny reżim kaczystowski TVN-u, firmy amerykańskiej, która tu, jak wiadomo, zachowuje najwyższe standardy dziennikarstwa, bliskie takim mediom, jak chociażby media amerykańskie, które też najwyższe standardy zachowywały przecież chociażby przy wyborach prezydenckich i tego, co się po nich działo, wyborach prezydenckich oczywiście w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest nic nowego.
Więc ja w ogóle szczerze wątpię, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało moc sprawczą, żeby taki podatek wobec właśnie takiego TVN-u chociażby wyegzekwować jakkolwiek bądź skutecznie. To zresztą, co ciekawe, nie tylko ambasada, bo w czwartek była konferencja prasowa i rzecznik prasowy Departamentu Stanu Amerykańskiego, nie pamiętam jego nazwiska, w każdym razie powiedział, odniósł się między innymi właśnie do tych kwestii, zarówno związanych z, że tak powiem, protestami Lempart, jak i również kwestią właśnie ustawy medialnej. No i właśnie w tym samym duchu i w tym samym typowo amerykański bełkot, że oczywiście, że Stany Zjednoczone są za demokracją, za pluralizmem, za wolnością słowa i tak dalej i będą zawsze popierać wszędzie tego typu działania, więc no, z drugiej strony było też tam dopowiedziane, no, że Polska tradycyjnie, że Polska to poważny sojusznik Stanów Zjednoczonych, że bardzo ważne państwo w polityce amerykańskiej, no ale ta pierwsza część wypowiedzi w ogóle, która w ogóle nie powinna paść, ponieważ są to nasze wewnętrzne sprawy i to nie ma w ogóle nic wspólnego z funkcjonowaniem NATO, to nie ma nic wspólnego z funkcjonowaniem Polski w ramach struktur jakichkolwiek międzynarodowych. To jest nasza wewnętrzna sprawa. No ja sobie nie wyobrażam, że my mielibyśmy jako Polska, żeby nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych w jakikolwiek sposób miało, że tak powiem, robić konferencję prasową i mówić o tym, w jaki sposób, która ustawa, która w Ameryce akurat jest procedowana, nam się podoba, która nam się nie podoba. No chyba, że bezpośrednio ona rzeczywiście dotyczyłaby Polski. No więc albo rzeczywiście jest tak, że w podtekście chodzi tu oczywiście o interesy TVN-u i amerykańskiej firmy, która wykupiła tę stację, albo po prostu no, to rozpasanie takie Stanów Zjednoczonych względem Polski w tym wymiarze, bym powiedział, traktowania Polski jako swojej zamorskiej kolonii, no zaszło tak daleko, że właściwie już nie ma żadnego oporu, że i zarówno ten ośrodek tutaj warszawski, ambasada amerykańska, jak i bezpośrednio Departament Stanu, no, mówią to samo. No i okazuje się, że bez względu na to, czy to jest zarządów Trumpa, czy Bidena, czy demokraci, czy republikanie, no to jedni i drudzy mają taką, prowadzą taką samą politykę względem Polski i tak samo w taki sam sposób nas traktują. Czyli te słynne slogany, które już, że tak powiem, o których można, że tak powiem, zwymiotować o demokracji i standardach, a jednocześnie właśnie naciski, a jednocześnie brak tych samych standardów w samych Stanach Zjednoczonych jakoś nie przeszkadza im. Natomiast próbują te standardy narzucać nam. Więc no właśnie oczywiście pytanie o to, w jaki sposób byłby PiS w stanie wyegzekwować to od TVN-u, który jest w tej chwili w amerykańskich rękach. Wiadomo, że PiS nie zrobi nic, co uderzyłoby w jakikolwiek sposób w relacje ze Stanami, ponieważ PiS jest już skonfliktowany z wieloma państwami w Europie, nie potrafi nawet w ramach Grupy Wyszehradzkiej prowadzić sensownej polityki. Więc no, Stany są właściwie w całym oparciem PiS-u. No i te kolejne wypowiedzi chociażby ministra Błaszczaka, który mówi, że nawet i 20 tysięcy żołnierzy amerykańskich przyjmiemy, więc no, to też o czym świadczy. Więc dokładnie słuszny wątek zauważyłeś i mówię, według mnie to jest to też jakaś część tej rozgrywki, tak jak powiedziałem, poniekąd związanej z tym, co powiedział Trzaskowski o likwidacji TVP Info, a po drugie być może znowu kolejna próba sprawdzenia właśnie lojalności ekipy od Gowina, czy Gowin jest jeszcze po naszej stronie, czy już jest właściwie po stronie Platformy Obywatelskiej. Więc tak mi się też to wydaje, że w rzeczywistości jest to gra, typowo gra polityczna, która ma gdzieś tam cele, że tak powiem, tak jak zawsze w wypadku PiS-u są gdzieś tam te cele rzeczywiste są, że tak powiem, skrzętnie bądź mniej skrzętnie, ale jednak ukrywane. I ten cel główny, który, że tak powiem, toczy się medialny bój w rzeczywistości, to jest tylko takie po prostu kurtyna, zasłona dymna przed tym, o co w rzeczywistości PiS-owi chodzi. Dokładnie, ale jeszcze wracając do stanowiska Konfederacji, bo to już się przewija w różnych tu rozmowach, które publikujemy na kanale, kiedy dotykamy tematu Konfederacji i różnych jej posunięć. Czy przypadkiem Konfederacja najzwyczajniej w świecie nie została, a zwłaszcza Ruch Narodowy, będąc w Konfederacji, nie została już tak głęboko zainfekowana przez te idee liberalne, takie korwinistyczne, że powiedzmy, o ile sam sprzeciw wobec tego podatku można by jeszcze jakoś wytłumaczyć, to z tych pozycji, z których Konfederacja atakuje ten projekt, czyli z pozycji po prostu liberalnych, gdzie każdy podatek to po prostu jest zło wcielone, nie świadczy o tym, że Ruch Narodowy dał sobie wgrać wirusa liberalizmu i szybko się go nie pozbędzie.
No niestety tak, obserwuję też ten proces i myślałem, że były takie momenty, w których wydawało się, że gdzieś tam dojdzie do jakiegoś wewnętrznego opamiętania. Niestety w ogólnym rozrachunku ten proces postępuje coraz głębiej i głębiej właściwie i nie ustaje. No, dziwi mnie to właśnie, że nie widzą chociażby tego, że dlaczego miałyby rzeczywiście te koncerny być nieopodatkowane, skoro stać ich na płacenie tym swoim głównym celebrytom, tym szczekaczom, bym powiedział typu Liszt czy Durczo, którzy zarabiali przecież w TVN-ie po 60, po 70 tysięcy miesięcznie już dobrych kilka lat temu, kiedy w Polsce jeszcze zarobki no, były na takim poziomie, gdzie wielu ludzi zarabiało po 2000 złotych. Ci ludzie zarabiali krocie i miliony. No, z czegoś te miliony się brały, no, ano brały się właśnie z tych zysków, które te stacje miały. No to też właściwie taki bym powiedział, trochę taki bym powiedział, podobna sytuacja do tego, która miała miejsce kilka lat temu, do mianowicie polskiej miedzi, do kopalni polskich miedzi, gdzie okazało się, że jesteśmy czołowym producentem, wydobywamy najwięcej miedzi na świecie. Okazało się, że przez całe długie, długie lata te kopalnie właściwie nie płaciły podatku, nie płaciły podatku z tych ogromnych zysków miedziowych i dopiero od kilku lat zasilają budżet polskiego państwa właśnie częścią z tych zysków, a przecież ta miedź wydobywana z polskiej ziemi jest naszym wspólnym dobrem całego społeczeństwa, więc pytam dlaczego, no, czy w podobnej sytuacji analogicznej również Konfederacja, gdyby wtedy była w parlamencie, kiedy było to głosowane, również idąc śladami Korwina, również byłaby przeciw, twierdząc, że jest to próba ograniczania, że to jakaś forma kagańca dla działalności prywatnej, no jest to totalny absurd, więc to mówię, to jest taka podobna sytuacja. I tutaj, dlaczego mieliby nie płacić, skoro traktują Polskę jako kraj skolonizowany, gdzie prowadzą sobie antypolską często politykę, pozwalają sobie na ingerowanie wewnętrzne sprawy, nie są obiektywni, podkreślam, bo nie są, to dlaczego mieliby być nieopodatkowani? Więc ta polityka no, Konfederacji jako takiej, ale mówię, ruchu narodowego jest no, ślepym zaułkiem według mnie. No i widać też to pęknięcie, zresztą widać no, mówię, na tych forach internetowych, że to środowisko ruchu narodowego jest na tym tle mocno podzielone. Część rzeczywiście uległa już tak jak zaznaczyłeś, bym powiedział, tej zarazie, tej fascynacji korwinistycznej i poszła w tym kierunku. Część gdzieś bym powiedział, przejawia takie tendencje, bym powiedział, tak w pół drogi między Korwinem a tymi powiedziałbym poglądami solidaryzmu narodowego i tymi zdrowymi poglądami, z których jeszcze przed wojną ruch narodowy słynął. No i jest też ta grupa chyba, która jest w mniejszości, no, która tego głosi te zdrowe, bym powiedział, te poglądy właśnie mówiące o potrzebie solidaryzmu narodowego ponad, bym powiedział, interes jakichś grup przedsiębiorców. No właśnie to jest niepokojące, że Konfederacja coraz częściej, a za nią Ruch Narodowy coraz częściej nie mówi szeroko o problemach narodu, bądź tych resztek narodu, czy jakbyśmy inaczej powiedzieli społeczeństwa, szerokich mas społecznych, tylko właściwie zabiega cały czas o interesy grupy przedsiębiorców. No, wiadomo, że rozwój państwa opiera się też w tym, jest zależny od kondycji polskiego biznesu i tak dalej, no ale nie może to być tylko tak, że po to tylko i wyłącznie działa i funkcjonuje ugrupowanie, które mieni się narodowym, po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, dogadzać tylko i wyłącznie biznesmenom, że gdzieś w tym wszystkim musi być złoty środek, a ja tego złotego środka nie widzę. Nie widzę właśnie takich działań, które by mówiły, że szukamy tego złotego środka w ramach poglądów narodowych i staramy się jakoś, bym powiedział, dążyć do tego, żeby obie strony się rozumiały, zarówno ci pracownicy rozumieli swoich pracodawców, ale też pracodawcy rozumieli pracowników, te szerokie, mówię, masy społeczne. Jest po prostu zabieganie o interesy wąskiej grupy kosztem no, szerokich mas społecznych, więc według mnie jest to droga donikąd. No, te sondaże, co prawda, tam się cały czas utrzymują na poziomie tam 6, 7, tam czasem 9%, ale właściwie nie ma żadnego progresu, nie ma żadnego przełomu, a patrząc na te niektóre postulaty, one powinny przynosić zyski Konfederacji w postaci przejścia co najmniej do dwucyfrowego wyniku w sondażach, a tego przełomu nie widać, tego przełomu nie ma. A czas biegnie do kolejnych wyborów coraz bliżej, nie zanosi się na to, żeby w jakikolwiek tam sposób istotny w tych sondażach Konfederacji miało się poprawić. Czyli to pójście w tym kierunku liberalnym nie przynosi efektów, więc pytanie, czy to właściwa droga? No, a konkurencją, myślę, w walce o ten elektorat liberalny, skuteczną, na pewno będzie ruch Szymona Hołowni, no, który zgarnia, jak widzimy, naprawdę już ludzi od prawa do lewa. Tu w Łodzi, prawda, posłanka Gil-Piątek z jednej strony z lewicy, z drugiej strony były radny PiSu pan Dyba Bojarski. Mówi się o transferze też posła Zimocha, tam jeszcze w międzyczasie senator Bury. No to jest taka
taka formacja, która myślę, że może mieć dla tego elektoratu wszystkie zalety Konfederacji, a nie ma tych obciążeń dla tego centrowego elektoratu, jakimi jest na przykład podpisanie przez wszystkich posłów Konfederacji wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No zresztą już były przepływy wyborców Konfederacji na Hołownię w trakcie wyborów prezydenckich. No i widzimy, że jednak ten plan póki co działa, ale działa tak krótkofalowo. Nie wiemy, co będzie potem. No właśnie, to jest o tyle niebezpieczne, że właśnie, że w trakcie wyborów prezydenckich Bosakowi dzięki zręcznej właśnie tej polityce marketingowej udało się przejąć całkiem sporo głosów młodych ludzi. Z tym, że to nie jest elektorat, który, że tak powiem, jest żelaznym elektoratem tej formacji. Myślę, że tutaj po prostu kilka czynników wpłynęło na to, że się udało ten elektorat przejąć, ale to jest właśnie bardzo płynny elektorat i tak jak słusznie zauważyłeś, według mnie ten elektorat również będzie przejmowany przez Hołownię. Wszyscy powoli traktują po prostu Platformę już jako po prostu tonącego trupa i ci wszyscy bardziej zapobiegliwi jako pierwsi opuszczają okręt, żeby, że tak powiem, dzięki temu, że przeszli pierwsi, no wyżej zyskać tam, że tak powiem, być bliżej tego stołu, tego koryta, które będzie dzielić te miejsca na listach wyborczych, dlatego warto, że tak powiem, być w tym pierwszym szeregu, a nie opuszczać te formacje, czy tam, czy lewicowe, czy Platformę Obywatelską na samym końcu, bo wtedy to już tylko zostaną chłapy i nędzne miejsca na listach. I rzeczywiście tak też będzie, więc trudno będzie. Tego elektoratu raczej się nie wyzyska i to nie jest właśnie według mnie metoda dla takiej partii, nie wiem jak Korwin może jeszcze, ale Korwin właściwie balansował na tym i opierał się przez całe dekady. Natomiast myślę, że Ruch Narodowy no, powinien wykazać się większą mądrością i pójść po rozum do głowy i sięgnąć po to doświadczenie z okresu jeszcze właśnie przedwojennego, a przede wszystkim realizować rzeczywiste postulaty, bo uważam, że w dłuższej perspektywie bazowanie na solidaryzmie narodowym i rzeczywiście nie traktowanie tego postulatu jako elementu jakiejś gry politycznej, tak jak to robi PiS, jest w stanie przynieść efekty. Ludzie się do tego programu, do tego podejścia w polityce przekonają. Nie mówię, że wszyscy, bo oczywiście część jest na tyle zepsuta i zdegenerowana tym konsumpcjonizmem i globalizmem, że to są już raczej ludzie nie do uratowania i zwłaszcza w tym młodym pokoleniu. Ale na taka przestrzeń wydaje mi się na poziomie tego, żeby być w Sejmie i mieć te powiedzmy 15%, tak jak za czasów świetności LPR-u, może nawet w okresach niektórych do 20%, tak to dzisiaj realnie oceniam, jest to możliwe, jest przestrzeń. Zwłaszcza jeśli dojdzie do rozpadu, a wcześniej czy później dojdzie do rozpadu PiS-u, to też część tych ludzi wbrew pozorom te poglądy gdzieś tam narodowe ma, tylko po prostu jest też zmanipulowana i wydaje mi się, że rzeczywiście, że Kaczyński to narodowiec, tak jak próbują tu twierdzić Gazeta Wyborcza i lewicowe media. No wiemy doskonale, że on nic wspólnego z poglądami narodowymi nie ma. Niemniej no mówię, ci ludzie są do wyzyskania, ten elektorat wyborczy jest do przejęcia, więc no, pewnie ty i ja podobnie myślimy o tym, że pójście w kierunek, który obiera Ruch Narodowy wewnątrz Konfederacji, jest kierunkiem zgubnym w dłuższej perspektywie i złym. Natomiast jeszcze zastanawiając się nad ogólnie tą sytuacją z mediami, no bo nagle właśnie na 24 godziny te największe media zamilkły, no i ukazał się problem, nad którym mam wrażenie nikt nie dyskutuje, że mamy tak naprawdę w Polsce media prywatne, najczęściej zagraniczne, no takie właśnie Onety, różne właśnie te wypustki koncernu Axel Springer, chociażby właśnie takie jak Onet czy inne media, takie właśnie media typu TVN-u czy Gazety Wyborczej i media rządowe, czyli Telewizja Polska od niedawna, czy właściwie jakby znajdujące się w procesie transferu, przechodzenia, zmiany właściciela, te media dawniej należące do koncernu Polska Presse, teraz wykupione przez Orlen, a tak naprawdę niezależnych, prywatnych mediów nie ma. Co więcej, widzimy, że nawet te media takie lokalne albo przechodzą, są przejmowane przez jakieś koncerny, no chociażby właśnie wspomniany Polska Presse, potem Polska Press, który tak naprawdę zmonopolizował większość mediów lokalnych,
albo padają te lokalne jakieś tygodniki czy innego rodzaju media. I wychodzi na to, że skąd to się bierze? Dlaczego nie możemy wytworzyć polskich prywatnych mediów? Niezależnych, dodajmy. Pytanie, no właśnie, jeśli mielibyśmy sięgnąć historycznie i spojrzeć na okres międzywojenny, to siłą ruchu narodowego była właśnie niezależna prasa endecka, ale też prasa, którą chciały, bo ona też się opierała w dużej mierze też na tym, że oczywiście była chętnie czytywana, bo nie było internetu, ale ona też się opierała na wsparciu, na zapleczu, bym powiedział, szerokich warstw tych posiadających w Polsce, które miały pieniądze i chciały wspierać. W tej chwili nie ma czegoś takiego, żeby po prostu polscy przedsiębiorcy poczuwali się do wspierania właśnie polskiej prasy, jakby nie czują w ogóle tego, takiej potrzeby, nie dostrzegają tego, że od tego też zależy jakby ich możliwości rozwoju, czy ta prasa będzie polska, czy będzie w taki, a inny sposób kreować rzeczywistość i na to wszystko wpływać. To jest jedna kwestia. Druga jeszcze też, o którą ja bym dodał od siebie, no to jest właśnie kondycja w ogóle polskiego dziennikarstwa i tego, że no właśnie, no u zarania, jak to się mówi, dziejów i tej profesji, no dziennikarz był kimś, kto miał przekazywać przede wszystkim informacje, a to czytelnik, nie wiem, widz, słuchacz, miał sam sobie wyciągać z tego wnioski. Dziennikarz miał się wykazywać obiektywizmem, osoba natomiast miała sobie sama wyciągać z tego wnioski i dopowiadać, czy ma poglądy takie, czy takie. Powinny być przedstawione różne racje. Natomiast oczywiście teraz w tej chwili no, nie ma co ukrywać, że ci właśnie, bym powiedział, dziennikarze często na tych świecznikach, którzy zarabiają te krocie, to właściwie to, co robią, jest to forma po prostu, no bym powiedział, inaczej mówiąc, prostytucji, no bo inaczej tego nazwać nie można. No. Kiedy ludzie po prostu w żywe oczy kłamią, kiedy manipulują opinię publiczną, dzięki temu dostają ogromne środki finansowe. I druga grupa właśnie dziennikarzy, jak to się mówi, przymierających, jak to się mówi, o chlebie i wodzie, bo tak to wygląda od podszewki. Doskonale znam ten problem ludzi piszących za jakieś tam groszowe, śladowe wynagrodzenie swoje artykuły, ludzi, którzy przez miesiące nie mają wypłaconych wynagrodzeń właśnie, mimo tego, że część też tych mediów no, gdzieś tam na górze te profity ma, natomiast dziennikarzom nie płaci. No właściwie no, doszło do jakiegoś takiego, bym powiedział, nie wiem, kanibalizmu, jak to określić, nie wiem, totalnego jakiegoś zubożenia w ogóle tego, bym powiedział, tej profesji dziennikarstwa, że to dzisiaj właściwie jest, narzekamy na polityków, ale właściwie to wielu tych dziennikarzy nie przedstawia poziomu lepszego niż ta klasa polityczna, właściwie się uzupełniają często, więc stanowią pewnego rodzaju obraz symbiozy między sobą i żerują jedni nawzajem na drugich, więc niestety to jest bardziej szerszy właściwie problem. No, też mnie to dziwi, że nie ma takiej wewnętrznie takiej potrzeby w społeczeństwie wśród tych, bym powiedział, polskich ludzi, znaczy polskiej klasy, bym powiedział, takiej tej gospodarczej, zdrowomyślącej, że warto byłoby mieć jednak za sobą jakieś media mniej czy bardziej popularne. No więc dochodzi do takiej sytuacji, że właśnie po wyborach samorządowych, jeśli nawet dany przedstawiciel, dany wójt, nie wiem, starosta, no nie jest jakiejś danej partii, z danej partii politycznej, tylko jakimś jest kandydatem niezależnym, no to stara się momentalnie w jakimiś tam subwencjami, bym powiedział, z budżetu tam miasta, powiatu, kupić to lokalne medium, które ma służyć temu, żeby utrwalać, bym powiedział, jego pozycję, robić mu po prostu PR. I w rzeczywistości tak naprawdę no jest niewiele takich mediów, które chciałyby być w ogóle niezależne, bo jest to po prostu trudne, bo nawet jeśli, już pomijając kwestię, że zarobkowania i finansowania i tego, że jest problem z reklamodawcami i tego, żeby się utrzymać na rynku, no to często też jest tak, że no właśnie, jeśli nie, to lokalne, niezależne media, jeśli chciały być rzeczywiście obiektywne, no to ten obiektywizm nie podoba się czynnikom politycznym i robi się wszystko, żeby takie media po prostu zniszczyć. Albo jesteście z nami, mówią politycy danej opcji, albo nie będzie was wcale i nie interesuje nas, że chcecie być obiektywni i pisać i zarówno dobrze, jak i źle o nas, jak i o naszej konkurencji. Macie być po prostu po naszej stronie, więc to taki trochę bym powiedział, trochę elementu totalitarnego się pojawia wręcz, jeśli idzie o te polskie media i to no naprawdę głęboki niepokój. Właściwie nie widać końca i nie widać możliwości w jakikolwiek sposób rozwiązania tego problemu, bo przecież nawet to, że zostanie wykupione przez PiS, przez Orlen, te właśnie przez spora część tych lokalnych mediów należących teraz do obce ręce, no to w dalszym ciągu i tak pozostaje tam masa tych dziennikarzy, która tam zostanie, którzy już też są zaprogramowani i zdegenerowani. Sam miałem okazję kilkakrotnie słuchać takich rozmów ludzi właśnie z takich redakcji właśnie, które teraz będą przejęte przez PiS, no to nie da się ukryć, że ludzie ci będą robić wszystko, będą siać tam defetyzm, będą tam, bo będą,
bo potrzebują pracy, ale no, nie będą pisać, mówić i myśleć po polsku tylko dlatego, że przejął to PiS i że już to nie będzie niemieckie, nie wiem, francuskie czy jakiekolwiek inne. To nie zmieni niczego, bo sama ta klasa, właśnie by powiedział, dziennikarstwa polskiego, no jest w głębokim kryzysie, w głębokim dołku, z którego też końca nie widać, i nie widać jakby perspektyw na to, żeby to się w najbliższym czasie miało zmienić. No właśnie, i to jest chyba największy problem, bo widzimy, z jakimi problemami my się chociażby musimy zmagać, że tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny, kiedy, prawda, cenzorzy z YouTube'a czy tam z jakiejś innej platformy powiedzą: no dobra, dziękujemy Państwu, zamykamy, do widzenia. A jest problem w tym, że żadna tak naprawdę formacja polityczna przez ostatnie 10 lat, czy nawet 15, nie wytworzyła, oczywiście nie mówię o tych partiach mainstreamowych, nie wytworzyła tych mediów konwencjonalnych o takim zasięgu, żeby móc oddziaływać na opinię publiczną, i to mówię również o tych formacjach, które miały finansowanie z budżetu. Po prostu ten temat totalnie zaniedbano. Ja powiem tak, był taki moment, kiedy w LPR-ze to się pojawiło, pojawił się te Gońce, te Goniec Łódzki między innymi, sam go zresztą redagowałem, i pojawiły się te lokalne właśnie gazety. Z tym, że to po pierwsze stało się już w okresie schyłkowym, kiedy jak to się mówi, za 5-12, kiedy już LPR właściwie się rozpadał, a po drugie, no jakby też nie do końca centrala nie podchodziła też do tego tyle poważnie, że robiono tą gazetę na czas właściwie kampanii wyborów samorządowych, czyli na kilka miesięcy przed wyborami. Nie było tej po prostu ciągłości, ale sam pomysł był dobry, bo okazało się, że wtedy, że nawet udało się gdzieś tam, mimo że oczywiście pismo było takiej innej proweniencji politycznej, to udawało się w niektórych regionach Polski pozyskiwać reklamodawców, nie na dużą skalę, ale był jakiś tam dobry punkt wyjściowy dla tej gazety. Czyli jakieś perspektywy były i takie próby były podjęte. Mówię, no akurat w wypadku LPR-u to niestety to, że zostały przez PiS zorganizowane przyspieszone wybory na skutek polityki PiS-u, i LPR nie znalazł się w parlamencie i nie było kontynuacji tej polityki, ale tak jak mówię, no muszę tutaj stanąć w obronie LPR-u, bo takie próby były akurat podejmowane w tym duchu, może nie do końca jeszcze bym powiedział w pełni zręczne i tak dalej, ale dostrzeżono, tylko mówię trochę późno, ale dostrzeżono właśnie możliwość oddziaływania w ten sposób i też właśnie potrzeba, pokazano w ten sposób też potrzebę właśnie posiadania niezależnych własnych mediów w kontrze do chociażby wtedy Gazety Wyborczej, która wtedy był to okres świetności tej gazety, nakłady na poziomie 800, prawda, tysięcy, czy to nawet bodajże czasami chyba i milion przekraczało wtedy Gazeta Wyborcza swojego nakładu. Więc takowe pomysły były. No na teraz właściwie to się dzieje, to właściwie już tylko zupełnie właściwie przeszło to do internetu, no na poziomie właśnie takich inicjatyw jak chociażby Chrobry właśnie Szlak i innych, które trochę bardziej się rozwinęły, bo wcześniej zaczynały, niż ta nasza inicjatywa, no które właśnie no niestety no i są skazane właśnie na łaskę, jak to się mówi, pana, a ta łaska na pstrym koniu jedzie, tak jak mówi Boże Kadło, że dzisiaj jesteśmy, jutro może nas nie być, bo ktoś uzna, że coś tam padło, jakieś niewłaściwe słowo, i dostaniemy bana na tydzień, na dwa, na miesiąc, albo w ogóle nasze konto zostanie wykasowane. No zresztą przykład Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że co my mamy się dziwić, że my jesteśmy w taki sposób traktowani, jak nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli mówi tylko coś, co nie jest po myśli wielkiego brata, wielkich tego świata, to po prostu też jest kasowany i rugowany, więc no, jest potrzeba wytworzenia rzeczywistości mocnych takich właśnie mediów, już jeśli nie gazetowych, bo się nie będą sprzedawać, no to rzeczywiście internetowych. Szkoda właśnie, że niestety no, jakby w tak niewielkim stopniu gdzieś ta polska klasa, bym powiedział, biznesowa się w to właśnie angażuje. No właśnie, jeśli Konfederacja tak zabiega o te głosy tej klasy biznesowej, to może te grupy biznesowe, ci biznesmeni, przedsiębiorcy, no właśnie jakąś tam część swoich zysków przeznaczyliby na rozwój takich portali właśnie internetowych i umożliwili bycie niezależnym, działanie poza właśnie Facebookiem, Twitterem, YouTube'em i innymi miejscami, które zmuszają ludzi do no, w autocenzury właściwie, bo my musimy właściwie prowadzić autocenzurę, tak? Musimy się za każdym razem zastanawiać, co możemy powiedzieć, a co nie, co będzie, już może być uznane za jakoś niezgodne ze standardami tych portali.
Jest to rzecz absurdalna, no bo jeśli mówimy, że żyjemy w wolnym państwie, gdzie jest wolność słowa i gwarantuje nam to konstytucja, więc jest to tak naprawdę zaprzeczenie i nie różni się to za bardzo wiele od systemów totalitarnych, o których tak chętnie mówimy dzisiaj, że gneblowały, że nie pozwalały, a przecież czy czym innym jest, nie wiem, cenzura PRL-u wobec cenzury Facebooka, YouTube'a. No i to jest jeszcze, jakby spinając klamrą ten materiał, a propos, kończąc znowu na tym wątku podatku od reklam, że ten podatek miał być w opinii właśnie tych mediów protestujących wielkim zamachem na wolność słowa w Polsce, podczas gdy te media cenzury w internecie i tego problemu kompletnie nie widzą. No to jest głęboka hipokryzja. Inna rzecz, że widziałem też takie przejawy hipokryzji z drugiej strony, bazujące po prostu na nieznajomości faktów i przepisów prawa przez wielu naszych rodaków, dotyczące tego, że tam przedstawiano, ile to podatku zapłacił Polsat, a ile TVN, tylko że pomijano pewien szczególny fakt, że tam TVN w tym okresie, który przedstawiano, ja o tym mówiłem w jednym z komentarzy tu na antenie, że wykazywał tam przez 3 lata chyba dosyć poważne straty i dlatego ten podatek był, ta ilość zapłaconego podatku była na tyle niska. I tu problemem nie jest dowalenie kolejnego podatku, tylko no to, o czym już też mówiłem na początku, że zagraniczne firmy najczęściej generują sztuczne koszty, wyprowadzając zysk w ten sposób poprzez te sztuczne koszty do centrali, zmniejszając dochód czy wykazując stratę, i tego nie rozwiąże dorzucenie kolejnego podatku, tylko skuteczne egzekwowanie już istniejących. Analogicznie w to samo co w mediach, to samo przecież dotyczy hipermarketów w Polsce, tak, które działają w Polsce od dekad, a wykazują straty. No przecież jest to rzecz absurdalna. Jak może funkcjonować przedsiębiorstwo, które przez kilka lat wykazuje straty? To pytam, z czego, jak to się mówi, żyje? Co, przepraszam, swoje własne oszczędności szefowie tych przeznaczają na utrzymanie tego i po prostu robią to, bo lubią po prostu dokładać do tego. No wiadomo, że jest to oszustwo. No i tak jak dokładnie tutaj powiedziałeś, że właśnie tworzymy coraz więcej tego prawa, tworzymy kolejne ustawy, kolejne rozwiązania prawne, tego wszystkiego po prostu przybywa, można się w tym wszystkim totalnie pogubić, natomiast nie wyciągamy właściwie, nie jesteśmy stanowczy w egzekwowaniu tego prawa już ustanowionego, że całe mnóstwo powstaje przepisów i tak dalej, kolejne przepisy do przepisów, ustawy do ustaw, natomiast później nie idzie to w parze egzekwowanie tego, tak jak powiedziałeś, wystarczyłoby to po prostu zmusić i wyegzekwować to i nie byłoby potrzeba nowego i nie byłoby całego ambarasu i całej dyskusji, dywagacji, wystarczyłoby po prostu i przymusić, prześwietlić i powiedzieć jasno, albo zacznijcie po prostu płacić podatki, albo po prostu do widzenia. I to nie ma nic wspólnego z próbą ograniczenia wolności słowa i tak dalej. No tak jak słusznie zauważyłeś, to jest o tyle cyniczne, że są to podmioty, które same właściwie właśnie kneblują takim właśnie ośrodkom medialnym mniejszym jak nasze, które mają inne poglądy od ich ogłoszonych przez nich poglądów, nam kneblują i organizują cenzurę, donoszą do nas do jakichś instytucji międzynarodowych, do prokuratury, do Bóg wie do kogo jeszcze. A w rzeczywistości później mówią i ujadają, i że no właśnie ta wolność słowa i inni tutaj próbują, że PiS próbuje wolność słowa. Przecież to oni zaczęli robić, prowadzić taką politykę. No, tak samo jak i zaczęli prowadzić politykę antypolską, wrogą Polsce, bo ja gdybym rzeczywiście te media nawet były, wolałbym oczywiście, żeby były polskie, ale jestem w stanie przymknąć na to oko, jeśli istnieją w Polsce media, których właścicielami nie są Polacy, ale te media są w rzeczywistości obiektywne i przedstawiają każdą sprawę z dwóch stron medalu, no to okej, ja jestem w stanie, wolał, mówię, żeby były polskie, ale jestem w stanie na to pójść, natomiast no przecież to jest kuriozum, że na terytorium Polski no, działają media, które prowadzą politykę skrajnie antypolską, bo wielokrotnie one wspierały jakieś międzynarodowe inicjatywy, którym ich zadaniem, tak jak mówiłem na początku, było uderzanie w Polskę i to w różnych wymiarach i uderzenie w polską kulturę, w polskie tradycje przede wszystkim, uderzanie również w polską gospodarkę, jak chociażby ostatnio afera z tym karabinkiem właśnie i tak dalej, i tak dalej. Więc takich przykładów są dziesiątki, są setki właściwie na przestrzeni dekad i nie dość, że właśnie prowadzą taką politykę antypolską, to jeszcze nie płacą podatku i generują zyski. No bo pytam, na jakiej podstawie, skoro ten TVN nie generował żadnych zysków przez 3 lata, stać go było, żeby płacić Durczokowi czy Lisowi po kilkaset tysięcy złotych czy Monice Olejnik. Skąd się brały pieniądze na takie wynagrodzenia do tych ludzi? Przecież, a to tylko kilka nazwisk, a przecież tych ludzi tam pracujących
jest znacznie więcej tych całej masy celebrytów, którzy później głoszą takie inne poglądy, to są, oni są wszyscy na utrzymaniu TVN-u, na utrzymaniu Gazety Wyborczej, no przecież to wszystko kosztuje, no więc to są gigantyczne zarobki. Jeśli sprawdzimy sobie, ile kosztuje minuta czy pół minuty reklamy w bloku reklamowym w godzinach szczytu oglądalności, no to łatwo sprawdzić, jakie to są zyski, które te firmy generują. No, no właśnie, ale to już problem chyba do rozstrzygnięcia dla naszych rządzących, chociaż myślę, że to jest dla obecnego rządu bardzo wygodne, żeby teraz wygenerować ten problem, prawda, gonić króliczka, ale przypadkiem go nie złapać, bo no, złapanie króliczka oznaczałoby właśnie narażenie się tym ośrodkom, o których mówiliśmy w wywiadzie, zagranicznym ośrodkom, które tu kontrolują debatę publiczną w Polsce, no ale kiedyś to rozwiązanie trzeba będzie wypracować. No, w każdym razie wykazaliśmy, omówiliśmy chyba całe to zamieszanie, jakie trwało przez ostatnie dni i tak naprawdę trwa do tej pory. Będziemy jeszcze do tej sprawy wracać, bo chyba wszyscy mamy to samo zdanie, że to dopiero pierwszy akt tego spektaklu i na pewno już tam przyszykowano dla nas kolejne. Ale ten pierwszy akt się chwilowo zakończył, więc i ten wywiad kończymy. Moim Państwa gościem był kolega Arkadiusz Miksa. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tego i obejrzenie tego wywiadu. Zachęcam do jego udostępniania, subskrybowania naszego kanału, zostawiania pod tym materiałem kciuków w górę, komentarzy i także wspierania naszej pracy finansowo. Dane są w opisie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia wkrótce.